Cześć, witam Was w kolejnym odcinku RC Majstra z Pawłem, czyli jak jest Paweł, to jest offroad. Ale tak jest. Na razie musicie bardzo uruchomić swoją wyobraźnię. Jesteśmy w Konstantynowie, w zasadzie pod Konstantynowem Łódzkim. Dookoła nas wszędzie zieleń budząca się do życia. Dzisiaj jest ciepło. Mamy dzisiaj 11 marca i to, co Kuba teraz tutaj pokazuje trzęsącymi się rękoma, Paweł już ma wizję. Teraz musicie uruchomić wyobraźnię. Tu już się zaczyna jakieś, Paweł, zacząłeś wytyczać hopki, tak? Tak, słuchajcie. Wraz z firmą HPI, tutaj z Konstantynowa, powstał plan w zeszłym roku, żeby zrobić tor offroad. Ze względu na to, że Łódź nie ma toru, no to było to zaczęte w zeszłym roku. To wygląda dzisiaj tak, jak wygląda, no bo wiadomo, po roku to wszystko troszeczkę pozarastało, ale jakby podstawę mamy, punkt wyjściowy jest zrobiony, czyli są lądowania. Teraz trzeba dorobić wybicia. Może Paweł, zacznijmy od tego, no, że koncepcja jest jednego toru tutaj gliniastego. Tak. A tu, gdzie te betony stoją, to ma być, mają stać kontenery, w środku kontenerów mają być, nie wiem, takie strefy serwisowe, socjalne, nie wiem, i tam w środku, w tych kontenerach jakieś pewnie narzędzia będziemy trzymali do panowania nad tym torem, a tam, gdzie jest ta kupa tej ziemi, to ma być tor po drugiej stronie, drugi tor, taki bardziej tak, pod dziesiątki, a ten bardziej pod ósemki. Tak? Oczywiście. Przeszliśmy od tego elementu, tam widzimy te rzekome dwa tory na polu, a tu przeszliśmy pod las. I plan jest taki, że tutaj ma być ta część, jakiś taki sektor piknikowy, nawet słyszałem o jakimś torze rail cross drift, ale pod drift to chyba tak jak nie, tylko... Nie. Nie wiem, no to by trzeba może jakiś kawałek asfaltu wylać, ale to... Nie, rally cross trial to są sensowne rzeczy, co można... Tak, że las sobie... tutaj, cały ten las i taka skarpa, to jak najbardziej takie ścieżki jakieś trialowe, wspinaczkowe. No ale to wszystko z tych gałęzi, chodźmy tu może... By się działać, więc jak widzicie, to jest spory potencjał tego miejsca i tu naprawdę można coś... kompleks dla modelarzy, tak? Tak, wiadomo. Cała inwestycja, wszystko zajmie parę lat, tak? Natomiast jakby idąc sobie krok po kroku, to pierwszym krokiem to jest uruchomienie pierwszego toru. To jest najważniejsze. Potem jak już się uruchomi pierwszy nie ma, tor, tak, naprawdę tak w tej to chwili. Są usypane lądowania, które robiliśmy. Ale mówię w zeszłym o tym, roku. Że w Łodzi okolicy nie mamy toru, nie, oczywiście, tak. To właśnie tego nie mamy, a chcemy pierwszy tor uruchomić i potem już jakby kulką taką od śniegu, jak to się mówi, tak, że to się zbiera jedno, drugie. I stopniowo tak, coraz więcej. Coraz więcej, potem jak najszybciej ten drugi tor. Jeżeli już będą tutaj dwa tory, to naprawdę miejsce już samo będzie żyło jakby swoim życiem, bo wiadomo, wystarczy spędzić 2-3 weekendy, zrobić fajną trasę do rallycrossu, spędzić sobie kolejny jakiś weekendzik, zbudować sobie trasę czy jakieś punkty takie do trialu i naprawdę tutaj można fajne rzeczy sobie robić. No i mnie najbardziej się podoba to, że mimo że mieszkamy jasno, mieszkam bardzo blisko, to jeżeli miałbym zostawać weekend, to namiocik i sarny biegną. Tam... Dobrze. Zoomowałeś? Tak. Biega całe stado, słuchajcie. O, tam w ogóle płynie rzeczka, muszę też... O, tam drugie stado, zwierzątka sobie żyją. Bo to są piękne, naprawdę piękne tereny. To lata dzień się zazieleni. Wstąpi w to miejsce życie. Też jakiś budżet na to jest, no zobaczymy. Tylko mówię, to jest na razie taki materiał, żeby wam pokazać, że nie jest tak, że się nic nie dzieje. Natomiast zobaczymy, jak to się rozwinie, tak? Będą informacje, będzie scenariusz prac, damy wam od razu informacje. Powiedzmy też, że prosto stąd pojedziemy na brus, tam gdzie... Na Rytkini. Na Rytkini, tam za dawnym wysypiskiem śmieci, za górą. Też z budżetu miasta jest pas startowy, taki lotniskowy dla modelarzy latających, budowany i ma być taki tor offroad dla dziesiątek. Ale to pojedźmy, nie będzie, tam szału nie będzie, ale to też ma to powstać też w tym roku. Czyli generalnie coś do Łódź się rozwija, idzie, słuchajcie. Tak. Łódź się rozwija, idziemy do przodu, więc co? Pozdrawiamy was chyba. Powiedzieliśmy, co powiedzieliśmy. Zmieniamy teraz miejsce obserwacyjne. Jedziemy na następne miejsce z RC Majstrem i do usłyszenia, do zobaczenia. Trafiliśmy do raju w tym sposobem. Tak.
przejechaliśmy kilka kilometrów w stronę Łodzi. Są pola, tak zwany brów. Planty łódzkie. Planty łódzkie, tam dalej osiedle Rytkinia. Musisz chyba się odwrócić, bo nie wiem, czy będzie słychać. Dobra, dobra, chodź. Tutaj latają samolotami, tu będzie pas startowy i to jest budowa pola startowego dla modeli samolotów na terenie łódzkich w Łodzi. Ale słyszałem, że opiewa to też ten budżet na wybudowanie toru 1.10. Coś takiego. Sprążymy ten temat. Nie jesteśmy tu po to, żeby... Trzeba oprzeć bardziej, bo wiatr wie. No powiedzmy, że idziemy nie... zobaczyć. To zbliżyliśmy się przez błoto. Trafiliśmy na to, będą pasy startowe dla samolotów. Na razie samolociarze tam na tym wyższym fragmencie, bo tutaj jest podmokłe. Jeszcze po zimie się nie osuszył grunt. Więc samolociarze już poczuli klimat i latają tam dalej. Może słabo to widać. Tak. Tutaj nie wiem, co tam za tym płotem budują, no ale de facto ten tor 1.10 to ma gdzieś tu w tym rejonie powstać. Tutaj są jakieś wbite paliki. Na razie to tu można by czołgami, to takimi raczej dużymi jeździć. Nawet bym rzekł, że prawdziwymi tym transporterami. Ale Bartku, no zobacz. Podsumowując ten nasz godzinny przejazd w Łodzi, to się dzieje. No jakby na to nie patrzeć. No co z tego wyjdzie, to się przekonamy pewnie za parę miesięcy, ale fakt jest taki, że dzieje się. No, ludzie się spotykają na brusie. Samolociarze to się tu już dawno spotykają. Samolociarze tutaj. Gdzie ty byłeś? Na brusie? Tak? Na brusie, tak, bo po drugiej stronie mamy brus poligon wojskowy. Po drugiej stronie ulicy Konstantynowskiej. Tam kiedyś też był tor off-roadowy, już zarósł. Ale tam praktycznie trialowcy, nie trialowcy, tam różni dzisiaj ojca z synem widziałem też dwoma modelami, jeden 8 Bagusem, drugi trakusikiem Revo, tak? Dużym takim. No to właśnie, więc no jakby dzieje się. Tylko pokazuje, że jest potrzeba i jest masę ludzi, którzy mają różne modele, najprzeróżniejsze modele, wcale niekoniecznie zawodnicze i mają ochotę po prostu mieć gdzie jeździć. Teraz tylko kwestia, żeby... Nie cofaj się. Spokojnie. Już jesteś na skraju. No będzie, że trzeba wyciąć. No, o, faktycznie. No. Już czuję mokro w butach. Tak, zobaczymy, będziemy to obserwować. Tam w jakimś stopniu się pewnie zaangażujemy. Jak znam Pawła, to w dużym. No zobaczymy, no czy wiesz, czy będzie też chęć drugostronna, no bo to... Tak, na razie jeszcze tutaj... Jakie będą chęci, tu nie mam kontaktów żadnych. I kto pomoże? Tutaj od Bartka dostałem numer telefonu. Co się tutaj zadzieje? Będziemy próbować się dodzwonić. Ale nazywa się to Raj RC. Na razie do raju daleko. Jeszcze trochę. Ale, może ale bądźmy dobrej myśli. Tak? Myślę, że miejsce bardzo fajne. Jak chodzi tutaj o całą tą miejscówkę. Naprawdę, to powiem też wam nawet szczerze, jakby że... ktoś z palinówkami jakimiś jeździł, to też nikomu nie będzie przeszkadzał, no, bo tu też z dala od zamieszkania. Tak, bo tutaj cały ten teren, ta góra, co tutaj widzicie, to kiedyś to powstało przez wywóz ziemi. I w ogóle to było dawne wysypisko śmieci i Rytkinia jak powstawała, to przez te gruzy i ziemię i różne rzeczy to tu wyrzucano. Więc to jest jakby taki teraz to zarosło i to jest naturalne takie miejsce, które oddziela osiedle mieszkaniowe od tych pól tutaj, tak? No, lata sobie szybowiec. Tak. To jest moto, to jest elektryczny. Aha. Z elektrycznym napędem. To przy okazji też powiemy, że od momentu powstania silników bezszczotkowych, gdzie silniczek waży 58 gram, a kręci 3300 kV ma na przykład i małego lipolka mu się wkłada i taki szybowiec sobie pięknie, cichutko lata, co kiedyś za dawnej technologii byłoby niemożliwe, tak? Jak były ciężkie akumulatory, wtedy, tak, spalinowe i paluchami kręcili i po palcach zawsze śmigłem się dostawał. Słuchajcie, no co, podsumowująca taka niedziela dzisiaj w Łodzi po łódzkich inwestycjach modelarskich. Wiosenna niedziela w Łodzi. Pierwszym dniem takim cieplutkim pokazaliśmy wam z Bartkiem tutaj parę jakichś rzeczy, które się dzieją w Łodzi, więc obserwujcie nas, będzie może jakaś tutaj, nie wiem, tej inwestycji zupełnie nie znam, więc tutaj możemy tylko obserwować. Spróbujemy się dowiedzieć czegoś więcej w jak najszybszym czasie i na pewno się z wami podzielimy, nie? Tak, możemy się umówić, nie wiem, za dwa tygodnie to się pewnie nic nie zadzieje, ale na przykład za miesiąc możemy się w tych miejscach znowu pojawić. Zobaczyć. I zobaczymy i sobie porównamy i na koniec roku będziemy widzieć, co to dało tak naprawdę. Czy będzie o czym mówić, czy nie będzie o czym mówić. Miłego dnia!
Cześć wam, nie? Do zobaczenia. Do zobaczenia, cześć.